Cześć, moja, ja jestem Adi, a dzisiaj zagramy sobie Farminga. Życie młodego rolnika. Odcinek kolejny. No i dzisiaj kolejny odcinek zmagań. No i co? Pieniążków ubyło mi z konta. Dowiecie się w sumie w późniejszym etapie odcinka. No ale najpierw potestujemy sobie przyczepek. Da sobie radę z dwoma przyczepami. No ale to tylko palety truskawek, oczywiście. Także no to pojedziemy sobie je sprzedamy na początku odcinka, czas na 15, no i dzisiaj będziemy, w sumie już widzicie, na co te pieniądze poszły, ale może niektórzy nie wiedzą, więc później wam pokażę ogólnie wszystkim. No i co, dzisiaj będziemy uprawiać oraz siać rzepak. Tak, siać rzepak. To będzie bardzo dziwne. No ale no cóż. Czasem tak bywa, że będzie trzeba. No po prostu już nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać ten nowy nabytek. No trzeba zmieniać, iść z postępem ducha czasu. Nie, no, z postępem trzeba iść. Rozwijać swoje skrzydła. Tak. No jak coś powiem, no to jest bardzo dziwnie. No cóż, później się zastanawiam, co ja gadam. No, fajnie jest o tyle, że jak kupiłem tą rzecz, to w dzisiejszym odcinku powinniśmy się ze wszystkim wyrobić. Że możecie już się domyślać, co ja takiego pięknego kupiłem. Dobra, my w sumie teraz... Na targ rolny jedziemy sprzedać te truskawki. Zobaczymy, ile pieniędzy w sumie dostaniemy za... Ile to jest? 7 palet? Za te 7 palet... Może kaska będzie jakaś... przyzwoita. Jeszcze kolejny jakiś nowy nabytek się uda kupić. A i tura w sumie odpiłem od czapka. A do takich rzeczy to mogliście już się przyzwyczaić w sumie. Tak. Jup. Siup. Chodź. No już sprzedaje się, sprzedaje się. Przerzucam sobie, bo... No nie chcę po prostu się cofać. Znaczy no, jechać do przodu. Skoro mogę przerzucić. I mamy 4,5 tysiąca. 4600. 4,5 tysiąca. Także zarobiliśmy ile? No 2100 gdzieś około. Także to już jest piękna sumka. A to tylko truskawki. Jeszcze będziemy w następnym miesiącu, czyli we wrześniu, sprzedawać ziemniaczki, które od razu będziemy kopać. No i to jest właśnie to. Tuf. Jadę ciągnikiem. No cóż, skrzyżowanie. Miałem je po prawej. Po, no, po prawej stronie. A, tutaj baba się zaklinowała, nie wiem jak przejść. Dlatego tak... Takie dziwne rzeczy tu się dzieją. W sumie 5 minut odcinka już sobie... Odleciało tak... O! Teraz pojedziemy sobie agregacikiem, później pojedziemy siewnikiem. I zobaczymy, jak nam pójdzie ten czas. Poza odcinkiem sobie doorałem. Ciężko... Powiem tak, doorać to było w sumie 20 minut, także no, odcinek by potrwał trochę, jakbym dogrywał sobie. No cóż. Dobra.
Lecimy, lecimy. Odcineczek oczywiście na wtorek, na 16. W sumie o 16 kończę lekcję. Także mam nadzieję, że to się wszystko wieczorem wrzuci. Bo inaczej będę niezadowolony. No i my sobie już w sumie zostawimy te przyczepy dwie spięte. One nam się do niczego już nie przydadzą, jak na razie. No ale później akcja ziemniak, kartofel, czy jako tako tam, nie wiem, się te dwie przyczepy na pewno przydadzą. No ale nie będą chodzić przy ciapku, tylko wiadomo, 60 będzie targać je. A my sobie idziemy do nowego nabytku, jakim jest siewnik. Nazwy nie pamiętam. Aha, jest siewnik Isario. 3-metrowy. Fajny. Zasyp jest 700 litrów. Także już można siać nim hektary. Minus taki, że jeszcze nie dorobiłem się, żeby miał. No po prostu ma lejki. A nie ma jeszcze. Ale. No to leży. A to tam kiedyś się dorobi. Dobra. Wsiadamy sobie w 60. Odpalamy ją ładnie, elegancko. Buteleczki słychać było stuku puk. No i co? Chyba przy tym 3-metrowym siewniku to już ciapek sobie tak nie pośmiga. No wiadomo, no już jest większy zasyp. No i chyba będziemy mieli większy pobór mocy, no bo to jest i tak 3 metry teraz. Chociaż ten siewnik nie potrzebuje tak dużo mocy. No bo, no co, on tylko jedzie i powierzchu rzuca. Z tyłu grabki tylko grabią. No cóż, zobaczymy jak to będzie. Ale na razie będę siał nim, tym siewnikiem 60. W ogóle już większość prac polowych będę 60 robił, tak samo jak teraz jadę z agregatem. Chociaż nie wiem, czy czasem agregat będzie trzeba wymienić też na trochę większy, bo tu jest 2,1 metra. No i oczywiście na jakiś uprawowy agregat, bo to jest taki, nie wiem, drapaczek bardziej po ściernisku czy coś takiego, bo on ma grube, szerokie uzębienie. A ja bym wolał takie węższe do uprawy. Nie szerokie, tylko wąskie. Wiadomo, ale lepiej to przerobi tą ziemię, a ten tylko zrobi takie kupeczki. Jeszcze zwłaszcza, że nie mamy wału do niego żadnego. Chociaż wiem, że można go przerobić tak, że będzie mógł iść całkowicie po ściernisku jako gruber. A jak go tak przerobię, no przerobię po prostu. Kasze łapki zrobimy. Dorobimy do niego i będzie normalnie jak nowy. 60 sobie z nim daje rady, więc po ściernisku tym bardziej. Bo jak po orce idzie, jeszcze trzecim biegiem, a o wiele dobrze idzie, no to 60 sobie da radę. Dlatego nie będziemy na razie kupować grubera, tylko będziemy sobie, no po prostu lepszymy ten agregacik. No i kupimy jakiś porządniejszy do uprawy. Nawet po oranym bym bronami mógł sobie jeździć. To by nic w sumie nie robiło. Bo to tylko jest po to, żeby wyrównać pole i tam trochę bryłek sobie ładnie, elegancko porozbijać. Dobra, tutaj. No, 60 pięknie się prezentuje z tym agregacikiem. Zrobimy screenshota.
No i zaraz odpalimy painta, żeby zacząć robić miniaturkę. Tak. Tyk, tyk. Żeby później z tym nowym silnikiem sobie zrobić miniatureczkę. Czy jakiegoś ładnego screena. I go osadzić w miniaturce, i żeby miniaturka robiła. No, żeby była ładna. Przyciągała was. O! Na przykład, dajmy takie rzeczy. Dobra. No i lecimy do góry. 3000 za niedługo wybije 12 motogodzin, w sumie teraz jest już 11 i zaraz będzie pół, także 60 już jest wytestowana w boju, już swoje przeżyła, a jeszcze będzie musiała długo przeżyć, bo na razie pieniążków na duży ciągnik, jaki nie było, taki nie ma. Na razie ulepszamy swój park maszynowy, żeby ten duży ciągnik miał co robić i na czym robić, bo takie pola jak ja teraz mam, no to wiadomo, 60 sobie radzi bez problemu na nich. Nie obrabiam się w sezonie, a duży ciągnik na ten co. Co najwyżej by do 60 napęd dał, bo żeby tutaj sobie ładnie śmigała po tym polu. Nie wiem, z pługiem czy tam. Nawet głupie przyczepy podciągnąć na górę. Bo to zawsze jak lepiej będzie. Przód jak ciągnie, to ciągnie. Ale cóż. No ale cóż, tak. Muszę zacząć chyba kiedyś. Nie no. Kiedyś policzę sobie ile tych moich wypowiedzi, ale cóż mówię w odcinku, bo to normalnie za dużo chyba tego opowiadam. Także no. Fajnie by było, jeszcze się zastanawiałem nad polem wydzierżawy. Fajnie by było kupić jedno pole. Albo wziąć wydzierżawę. Bo to i to, jak pieniążki pozwolą. Wiadomo. Ale to muszą pieniążki pozwolić. Bo na tej serii ogólnie, no to mi się tak szczerze. Od tam. W sumie od tamtego sezonu wychodzimy już na czysto. Z tym wszystkim, co my kupiliśmy, i wychodzimy na dosyć dobre pieniądze. Bo jeżeli mam pieniądze na zakup przyczepy, talerzówki, kabiny do 60, fura do ciapka, teraz siewnik kupiłem, beczkę do gnojowicy, no to. Powodzi się, nie? To bardzo dobrze. Ale ile przy tym roboty tutaj? Trochę tej roboty jest. Zaraz w sumie możemy zobaczyć, ile już godzin gram na tym save'ie. Bo to będzie. To jest dobra zagadka. 41 godzin już mamy na tym save'ie, no to dosyć sporo. 41 godzin, no to w sumie co? 60 sobie wyremontowaliśmy. No i parę ładnych maszynek kupiliśmy do tej pory. I to jest jeszcze w sumie początek takiej zmiany tych wszystkich maszyn. Wiadomo, no pola jeszcze sobie nie dobrałem. No
Ale jak dobiorę, no to dobiorę i... Jak nie w tym sezonie, to w następnym. Może tak być? Może. To mi zabroni. Każdy gra tak jak chce. Farminga. A że ja jeszcze to nagrywam. Ludzie możecie w komentarzach mi tam jakieś tam propozycje pisać, no ale... Mniej więcej będę to ustawiał pod siebie. A jak komuś nie pasuje, no to proste, nie musi tego oglądać. Chociaż nie ma takich osób, bo w sumie mało ich ogląda moje odcinki, no ale jak już jakieś tam osoby kiedyś się znajdą, bo nie wiadomo co będzie ze mną za rok na przykład. Może ktoś się dokopie do tych filmików, co będą szły, nie wiem, w popularność albo nie wiadomo co. No właśnie. Wszystko jest możliwe. A do 500 subskrypcji to jeszcze nam połowa brakuje i będziemy już mieli ten próg. A jak dobijemy 500 subskrypcji do moich ferii, no to zrobimy sobie live'a 24-godzinnego. Wiadomo, będzie czas, licznik. Licznik czasu. I będziemy farminga grać. I nie tylko, bo... Pewnie jakieś gierki podobne do farminga się pojawią. Nie wiem, może jakiś ETS-ik wleci, albo coś, ATS. The Hunter. Wiadomo. Dużo jest tych gierek. SnowRunner. Na razie ich nie nagrywam, no ale też mam w planach takich drążyć. Na przykład takiego The Huntera. Albo... ETS-a, ATS-a. Zależy. Chociaż ja wolę przy tym rolnictwie robić. O, na przykład zrobię kilku odcinkową serię mechanik maszyn rolniczych, symulator. Akurat to jest coś, co lubię robić i z chęcią sobie ponagrywam. W tym live tak zrobimy, tylko musimy dobić 500 subskrypcji, a już mamy 215 po wczorajszym live'ie. Jeżeli dobrze mówię, 215 po wczorajszym live'ie, tak. Także wow. Na moje próg tych 500 subskrypcji to jest dla was pikuś. Dla tych ludzi, co mnie oglądają, możecie nawet, nie wiem, udostępnić odcinek albo coś, polecić, ale ja się nie narzucam. Każdy robi to, co chce. Mówię, ja nie będę jakimś hamem. Nie chcę się narzucać. Jak to inni, dajcie subskrypcję, albo tam dobijamy ileś tam łapek w górę. Dobijmy próg tam jakiś czy coś. Ja jestem zwykły człowiek. Z zwykłej wsi. Dla mnie to nie praca ani nic, co mam robić na siłę. To jest tylko taka pasja. A że ktoś to ogląda, to aż miło się robi. Także... Także no. W farmingu już jest godzina w sumie 14 powolutku, więc... No te siewy, no to dosyć... W sumie szybko pójdą, bo jak... Już wam mówię. 20 minuta. No gdzieś 15 minut agregatem iźliśmy, coś około, no
teraz silnikiem tak samo będzie. Nawet i szybciej, bo agregat taki wolny i z siewnikiem też będę mógł szybko jeździć. Także zobaczycie, jak oszczędzimy czasu, bo z siewnikiem, jak pszenicę tutaj siałem, to 40 minut odcinek zajął z uprawą i siewem. A teraz nawet sprzedaż była truskawek. Także tak to wygląda. Dobra, 60 sobie na chwilę postawiliśmy. Musiałem zobaczyć do komputera, bo zaczął jakoś pyrkotać. Nie tak jak powinien. No i dobra. My sobie cofamy, odstawić agregat. No i... lecimy po siewnik. Już jest w ogóle zasypany, można powiedzieć, nasionami. Oraz on tu nie będzie stał tak cały czas, bo siewnik musimy garażować, bo go szlak trafi. Także no. Jak mówiłem, 700 litrów wchodzi gdzieś do niego czystego siewu, a no, że miałem na stanie 600, no to tylko 600 sobie wzięliśmy. Wiadomo, może ciapek by sobie dawał tutaj radę po tej łące, co jest pole w miarę równe oraz za domem, no ale na tej górze nie będę ciapka męczył, on ma posłużyć jeszcze mi w przyturze. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy i chyba zaraz dojedziemy. Tak właśnie. Nie wiem, w ogóle podgłośnie chyba... Nie, powinno mnie bardzo dobrze słychać. No i dobra. Jako, że to ma coś, że to coś ma znaczniki, będziemy jeździć na znacznikach. Pierwszy przejazd próbny. Tak, zapomniałem, muszę włączyć ten siewnik, bo z tym moim starym siewnikiem to nie musiałem go włączać. On był na kółka napędzany, a ten już muszę włączyć. Znaczy kółko na dół zdjąć. Kala coś. I 15 na godzinę z siewnikiem. Ogólnie realne. Przy takim siewniku wiem, jak kiedyś u mnie tam... Nawet u mojego jednego wujka sieje się Amazonką. I 60 się jeździ na czwartym biegu. Bez problemu. I to też dobrze posieje wtedy. No wiadomo, tutaj pod górę, no to 60 będzie się męczyć. Weźmiemy sobie, zmienimy bieg. Trochę bokiem też musi iść. No to w końcu jest ciągnik. Nie no, górka jest, no to fakt. Ale najważniejsze jest to, że 60 sobie daje radę. I te w sumie znaczniki robią teksturę orki i to tak. Tu się może to spowalniać. Ale nie powiem,
wygodnie jest. Już kurczę, nie, 6 metrów zrobiliśmy. No to 3 przejazdy tym starym silnikiem, tak? No to proszę cię. Proszę was. Aż tak źle nie wyjdziemy na tym. No dobra, to dwójką sobie tu pojeździmy. Tym silnikiem. No niestety, ale to tam dwójeczką sobie pojeździmy. 10 na godzinę to też w sumie dobra prędkość, wiadomo. Już i tak nadrobiliśmy ten stary ziewnik, że było matko bosko. I na szczęście jak zasypiemy się raz, to jeździmy i jeździmy, a nie co chwilę się sypiemy. Jakbyśmy mieli się sypać teraz co chwilę. I tym, że jeszcze nie mam przyczepki samochodowej, bo ją sprzedałem oczywiście, bo była mi niepotrzebna. No to... O, bez tych znaczników, bez tej bruzdy lepiej idzie 60-ka. Wiadomo, już widzę, że trochę ją trzyma bokiem. I nawet wykopuje. No ale jak idzie, to idzie. Dobra, lecimy. Mało w sumie mało paliwa zjadła, bo ona orała. Z agregatem jeździła i teraz sobie jeździ z siewnikiem. Dosyć mało. W sumie zasiejmy to i zobaczmy ile zostanie w tym baku. No i dobra. Mamy 12 metrów zrobione. 6 przejazdów. Tamtym małym siewnikiem. Czy jest dobrze? Jak najbardziej. Już mówię, którą minutę mamy. Z 27, 7 minut siejemy, można tak to powiedzieć. Znaczy, no dobre 5 minut siejemy. No i już zaraz będziemy mieli pół pola zrobione taką. I to jeszcze na jednym zasypie. Oj, podjedziemy. Tam jest kostka, czy mi się wydaje w tym rowie? Dobra, później zobaczymy, czy to była kostka, czy nie. Dobra, teraz jedziemy. 60 się nie poddaje. Jedziemy tak jak ja. Dzisiaj do tych 12 motogonii powinniśmy dobić. Godzina 16, farmingo oczywiście. Bo jakby miała być inna godzina. I tak, to są chyba ostatnie prace polowe na sierpniu. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No tak, w sumie w następnym odcinku to już będziemy sobie kopać ziemniaki. Tak, powinniśmy zacząć kopać ziemniaki, no chyba, że trawa urośnie, to sobie skosimy łąkę przy ziemniakach, bo jednak ta łąka musi, żeby jej po prostu nie pognieść, chociaż i tak jakbyśmy ten kopali ziemniaki, to byśmy jej nie pognietli. Bo w sumie jak tam mam poprzecznie, jakbym się ładnie wycofywał. Nie wiem, zobaczymy. Bo i tak pomiędzy kopaniem ziemniaków byśmy musieli sobie zrobić małą przerwę i zacząć już orać
A czy po prostu uprawiać pod pszenicę? Bo siewy to, jak widzicie sami, dosyć szybko idą teraz. Wiadomo, w jedną stronę jedziemy trochę dłużej, no ale i tak nadrabiamy to metrażowo. Oraz w jedną stronę jedziemy w ogóle szybko. Dobra, lecimy. Jeszcze do góry. 60 ciągnie. To mu się najbardziej podoba. I chyba się zakopała. A to sobie podpuszczamy. Chwilę na pompie. W sumie tutaj jest najgorsza górka. W tą stronę. Czyli no po tej stronie. Ale jak już się wczłapała, to się wczłapie na sam wierzchołek tej góry. No i bardzo ładnie. My tutaj dziwne są te łąki. Nie powiem, że nie. Dobra, trójeczka. I patrzcie, jak popylamy z tym siewnikiem. Już na dole podnosimy, zawracamy, zapomniałem, że 60 nie ma dobrych mulców. Odcinek sobie wstawimy ładnie, elegancko, tako tako to pójdzie. 60 bokiem. No niestety widzę, że jakiegoś mijaczka zrobiłem. To muszę sobie ładnie, elegancko tu jakoś pokombinować, żeby podjechać. Mówię, tu jest większa górka. No Ciapek nie miał problemu z tym ciewnikiem konnym. No ale to wiadomo. Nie dość, że 2 metry, no to jeszcze tam praktycznie kółka większe były, a tutaj można powiedzieć, że te kółka pod ziemię się chowają całe. Chociaż tutaj niby na wierzchu idą, ale w prawdziwym życiu wiadomo, jak widać było, o, przypchało się kółko i co teraz? I jedziemy. O tyle dobrze, że 2 kółka napędzają. Jak jedno się nie kręci, to drugie ma się kręcić. No co, i lecimy teraz w dół. Super fajnie, elegancko. 15 na godzinę w dół. Można. W sumie tutaj będziemy mogli w następnym odcinku albo w jakimś czasie kolejnym przywieźć tutaj i rozleć gnojowicę, jak będzie, jak rzepak zejdzie. Hamulce w 60, nie? W rów jechałem. Przynajmniej opony się lekko umyły. Nie, te hamulce też trzeba przejrzeć w te 60, bo już mnie zaczyna to denerwować. No
Ale no cóż. Będę jeszcze musiał kupić nasiona w tym sezonie. Bo nie wiem, czy na tym jednym siewniku zasiejemy całą pszenicę. Znaczy no, na tej reszcie, co zostało tych nasion w tym siewniku. Jakby się udało zasiać, to bym był szczęśliwy. Ale jak to wyjdzie, tak to wyjdzie. Zobaczymy, co to będzie z tego wszystkiego. Dobra, jedziemy. Rzędka się wklopała, w sumie zrobimy zjazd i podjazd i mamy zasiane. Czyli no wiadomo, poprzeczniaki tutaj po tej stronie. Trochę taki wyszedł, no zły. Wiadomo, chciałem ogólnie zrobić jeszcze ścieżki technologiczne przy tym siewniku. Znaczy no kupić tymi ścieżkami technologicznymi, żeby je robić. No ale stwierdziłem, przecież to będą straty, a tak to strat nie będzie. Takich, no bo wtedy przerzadzę to oponą, a nie jakimiś talerzami, albo zapychał lejki, po prostu nie opłaca nam. Dobra, przejedziemy się przez dół. Ej, obelka jest. 60 sobie mogła teraz zaciągnąć do pompy wody. Mogła sobie zaciągnąć świeżej wody do chłodnicy. No bo... przydałoby się jej. No patrzcie, na trójce też podejdzie, jak się rozpędziliśmy, tak czy nie? Dobra, cofamy. Tam widać ładnie w oddali pole stależowane moje. Tam o. No to też jest górka mała, no ale jest. No i co, sobie cofamy. Dobra, wjeżdżamy, jedziemy. No i posiewak rzepaku już mamy. Już z głowy. Wiadomo, teraz sobie cofniemy. Bo tutaj sobie zostawiliśmy tu parę rzeczy. No i tu wszystko mamy obsiane. Bez mijaków, bez niczego. Teraz w tym momencie jedziemy na gospodarstwo. No i... ja będę kończył odcinek. Nie wiem, chyba 40 minut odcinka będzie. Na pewno. Już patrzymy. Tak, 40 minuta odcinka w tym momencie. Czy ktoś to ogląda? Tego nie wiem. A jak ktoś ogląda, no to miło. Napiszcie. Napiszcie w komentarzu.
Ziewanie. Ja wam przypnę serduszko. Bo czemu by nie? Zawsze i wszędzie. 60 wyjadę. Co wy myślicie? Jaki bolem nie jestem. Ale za to dojechaliśmy już na moje gospodarstwo. I sobie ładnie postawimy 60 w środku. Tego otóż ładnego, no tutaj wchodzi w sumie na styk. No ale siewnik jako siewnik. Siewnik zawsze u mnie ma tutaj miejsce. Dobra. Jestem przy 60 i się z wami żegnam. Do następnego, czyli do jutra. Na razie, cześć.